Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję bardzo niedrogich i przy okazji bardzo fajnych słuchawek firmy Panasonic. Jest to model oznaczony jako RP-DJS-150. Słuchawki takie kosztują poniżej 100 zł, dokładne ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. I jeśli chodzi o konstrukcję, jest ona znana, przypomina chociażby słuchawki z Kalkendy. A więc słuchaweczki wyglądają w ten sposób, są naprawdę leciutkie, wygodne, zobaczcie. Naprawdę bardzo fajnie leżą, praktycznie ich nie czuć. Jeśli chodzi o dźwięk, poznacie moje wrażenia w trakcie recenzji i będzie też oczywiście sekcja z podsumowaniem wrażeń dźwiękowych. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Dobrze moi drodzy, rozpoczynamy recenzję tych niedrogich i niewielkich słuchawek. Zaczniemy może od przewodu. Jak widzicie, przewód wychodzi z obu muszli. To są takiej standardowej grubości. Następnie łączy nam się w taki przewód dwużyłowy. Zakończony jest łamanym mini jackiem 3,5 mm. No i długość przewodu jakiś 1,20 m, czy taki typowy standard. Natomiast do słuchaweczek waga 112 gram, więc niewiele, naprawdę leciutkie. Jakość wykonania dość dobra jak za tą cenę. Zobaczcie, tu mamy plastik, który jest całkiem dobry. Widzicie pierwszy przegub na górze, tu nam te słuchawki mogą się zgiąć. Kolejne przeguby są tutaj. Tak więc słuchaweczki nam się dość mocno składają. Fajna opcja do transportu, można je wrzucić nawet w kieszeń. Jeśli chodzi o prowadnice, no to są plastikowe, natomiast wydają się być w miarę wytrzymałe, nie są aż takie cienkie. I cała konstrukcja jest dość elastyczna, więc jest to w miarę wytrzymałe. Oczywiście dla chcącego nic trudnego, żeby to złamać, wystarczy jeden mocny ruch, natomiast nie o to chodzi. Trzeba z takimi słuchawkami się już odpowiednio też obchodzić. Później mamy znów taki plastik, taki sam jak na pałąku górnym. Obrotowe nauszniki, jak widzicie, kręcą nam się w tą stronę i jeszcze w dół się odginają. Więc można je bardzo dobrze dopasować do kształtu naszej głowy, to jest naprawdę fajne. Mamy oznaczenia lewa, prawa, logo Panasonica. Tu mamy zwykły matowy plastik, odrobinkę niebieskich błyszczących elementów w środku. Jeśli chodzi o to wypełnienie, no to zobaczcie, jest to troszeczkę mięciutkiej gąbeczki. Moim zdaniem jest to w zupełności ok. Słuchawki typowo nauszne, więc w zupełności to wystarcza. No i w środku mamy 30 mm przetworniki o paśmie przenoszenia od 10 Hz do 23 kHz. Czyli pasmo poszerzone w stosunku do standardowych słuchawek, jak na słuchawki tak tanie, naprawdę bardzo dobre. Dynamika tutaj to jakieś 110 dB, a oporność to 32 ohmy. Tak więc po prostu typowe takie słuchawki do smartfona, czy też do domowego sprzętu. Tak więc myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o taką samą prezentację sprzętu. Teraz będą wrażenia z dźwięku. No i cóż moi drodzy, pora na podsumowanie. Te słuchawki co prawda nie powalają jakością dźwięku. Dźwięk jest naprawdę dobry, ale nie jest powalający. Natomiast weźcie pod uwagę trzy rzeczy. Po pierwsze wygodę, po drugie niską wagę, a po trzecie cenę, która jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Są to naprawdę fajne słuchawki potrafiące zaspokoić gusta muzyczne takich osób niezbyt wymagających dźwiękowo, jak chociażby ja, ponieważ lubię dobrą jakość dźwięku, natomiast nie jestem audiofilem i jak dla mnie te słuchawki grały naprawdę w porządku. Tym bardziej za taką cenę. Tak więc ze swojej strony mogę je polecić. Jeśli szukacie niedrogich i fajnych słuchawek, zainteresujcie się tym modelem.
A tymczasem zapraszam Was także na mojego Facebooka. Zajrzyjcie też do opisu filmu po ciekawe linki. A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was. Cześć!